Trudnym wyzwaniem też był cover, który zaśpiewałaś Ariany Grande. Czy coś spodziewałaś takiego pozytywnego odzewu? Nie, nie spodziewałam się. W ogóle się nie spodziewałam, że ktoś to nagra i wrzuci do internetu. Myślałam, że po prostu jesteśmy na imprezie zamkniętej. Ja kompletnie po prostu byłam wyluzowana i śpiewałam sobie ten cover. Bardzo lubię Ariany Grande. Jest to obecnie moja w ogóle ulubiona wokalistka i wszystkie jej utwory bardzo lubię. Nie myślisz, żeby może skupić się właśnie na nagrywaniu takich piosenek znanych, ale bardzo lubianych? Traktuję to jako formę po prostu takiej przygody, natomiast nie, no chciałabym jednak zacząć po prostu pokazywać moje nowe utwory, bo jest już ich troszkę. Mamy je na razie schowane, ale w tym roku już zamierzamy po prostu wydać, także zdecydowanie lepiej się czuję w repertuarze polskim, mojego autorstwa, niż właśnie w takich angielskich utworach. Ja wiem, że fani bardzo to lubią, prawda? Bo to są już sprawdzone hity, ale tak jak mówię, no, największa przyjemność dla mnie osobiście jest, jak śpiewam po prostu teksty, które sama napiszę.